Słuchajcie, czwórki ze mną w studiu jest już gość, Klaudia K., która nazwiska używa tylko w Urzędzie Skarbowym. Dzień dobry. Dzień dobry. O malarstwie będzie dzisiaj, bo jutro Galeria Elektor i twój wernisaż o godzinie 19, ulica Elektoralna. Twoje obrazy wyjątkowe, które oddają rzeczywistość, teren zabudowany, wystawa malarstwa. I ja tak myślę sobie, że zawsze, kiedy gdzieś tam w głowie pojawi się słowo malarka, to widzę kobietę w za dużej koszuli przy sztaludze z pędzlem. Ta koszula jest lekko ubrudzona. I takie to nie dzisiejsze, takie bardzo romantyczne. Tak się pracuje tak naprawdę, żeby namalować obraz, to trzeba się trochę pobrudzić, więc raczej nie w szpilkach i raczej nie dbam o paznokcie. No to jest trochę romantyczne, bo malarstwo jest jednak romantyczne. To jest taka starodawna, archaiczna technika. Natomiast no, cały czas jakoś się sprawdza, cały czas myślimy obrazami i mimo, że jest i film, i zdjęcia, i tego jest mnóstwo, to cały czas w tych obrazach i właśnie w takiej technice, która jest romantyczna i taka, taka starodawna, sporo jest ducha, tak? Ducha czegoś takiego właśnie prawdziwego. Dla tych, którzy mają wizję, no to obrazy Klaudii K. można właśnie teraz oglądać. Teren zabudowany, malarstwo. Jesteśmy na platformach cyfrowych, w sieciach kablowych, ale także w internecie. Możecie podziwiać te wyjątkowe obrazy. Za chwilę opowiemy o samym projekcie i o tym, skąd w ogóle pomysł, ale zanim, to jeszcze takie pytanie a propos samego aktu tworzenia. Jak mamy samochód, to na przykład go nazywamy, mówimy do niego, rozmawiamy z nim. Jak to jest z tobą i z twoimi obrazami? Bo rozumiem, że tytuły jakieś noszą, ale czy rozmawiasz z nimi? To jest jakiś proces, akt twórczy, w którym malarka jest całkowicie oddana temu procesowi tworzenia. Dużo myślę w czasie pracy, tak? Trudno powiedzieć, czy rozmawiam z obrazami, natomiast maluję ludzi, maluję różnego rodzaju postacie i one mają swój charakter, tak? To jest trochę komiksowe, tak? To jest tak, troszeczkę tak, jakbym tworzyła jakąś postać, do niej jakieś tło, wszystko, co jest naokoło. To jest taki mini świat, więc ja muszę się trochę w to wkręcić, tak, i być w tym tam gdzieś w środku, w momencie, kiedy to robię, kiedy to maluję. Natomiast no, co do rozmów, to nie. Też dużo jest coś, takich myśli zupełnie innych w czasie malowania, tak? Inaczej się myśli niż tak jak zwykle. W inny sposób. Trzeba mieć pieniądze i fundusze, żeby być artystą dzisiaj? Trzeba. Artystką, malarką? Czyli musisz mieć kasę, trzeba, dodatkową, z tego, żeby zarabiać, się z tego utrzymać. Tak, bo to pochłania strasznie dużo czasu i po prostu czas kosztuje, tak? Czas to pieniądz, więc żeby móc sobie pozwolić na to, żeby malować na przykład ileś tam godzin dziennie, trzeba mieć pieniądze, żeby się utrzymać za te wszystkie godziny, dni i tak dalej. Także trzeba. Klaudia K. w studiu czwórki, rozmawiamy o wernisażu Teren zabudowany, Galeria Elektor. Już jutro o godzinie 19 będzie można podziwiać te wszystkie obrazy, a u nas w studiu dzisiaj my je pokazujemy i to jest taki przedsmak tego, co się będzie działo na ulicy Elektoralnej. Słuchajcie, czwórki, w studiu gość, malarka Klaudia K. O życiu na terenie przeludnionym, zabudowanym. Jest nas dużo, coraz więcej, szlaki komunikacyjne, ulice i człowiek, który jest w twoim malarstwie najważniejszy. Jaki jest dla ciebie dzisiejszy człowiek? Nowotechnologiczny, zagubiony, zwirtualizowany, nieszczęśliwy? Chyba trochę pogubiony, tak mi się wydaje. I ja próbuję go znaleźć, próbuję go właśnie włożyć w jakieś naturalne środowisko, w którym będzie czuł się dobrze, swobodnie, w którym odnajdzie wszystko, co jest dla niego naturalne. Człowiek jest najważniejszy dla mnie, bo jestem człowiekiem, jesteśmy ludźmi. To jest właśnie taki główny bohater, tak jak główny bohater, nie wiem, filmu, komiksu, książki, czegokolwiek. On jest tematem, tak? Razem z nimi idą wszystkie emocje, idą wszystkie sprawy, także to w tych obrazach jest najważniejsze.
Teren zabudowany to jest tytuł tej wystawy. Miasto, które starasz się przybliżyć, warszawska Praga, Targówek. Inspiracje stanowią także inne miasta. Skąd właściwie pomysł, żeby umiejscowić tego człowieka w takiej przestrzeni miejskiej? Skąd to się wzięło? Nie wiem, dużo podróżujesz i nagle pomyślałaś, że co, w każdym mieście człowiek wygląda inaczej? W każdym mieście człowiek wygląda trochę tak samo. Właśnie o to chodzi, że są na świecie różne miasta, w których są podobne okolice, podobne miejsca, które są takie nie do końca śliczne, tak, nie do końca wizytówki tych miast. Praga nie jest śliczna? Jest śliczna, ale na swój sposób i właśnie o to chodzi, że jest prawdziwa i ja właśnie takie prawdziwe miejsca, które są czasami surowe, czasami takie trochę zaskakujące, mogą być też niebezpieczne, staram się je znaleźć w różnych miastach, bo one są dla mnie właśnie tym naturalnym środowiskiem człowieka. To nie jest coś, co pokazujemy w telewizji, na plakatach i tak dalej, to nie są takie rzeczy śliczne i wymuskane, tak, i sztuczne. Tylko to jest coś, tak, to jest graffiti, to są jakieś tam śmieci, które gdzieś się walają, to są obdrapane ściany i to są zupełnie zwykli ludzie, którzy tam gdzieś, nie wiem, czy handlują na ulicy, czy gdzieś się przechadzają, mają swoje sprawy i są tu i teraz, tak? To jest dla mnie strasznie ważne, żeby pokazać ludziom, żeby nie ganiali gdzieś nie wiadomo gdzie, tylko że to ich życie takie nie do końca cukierkowe jest właśnie bardzo prawdziwe i bardzo ważne. Próbujesz trochę zatrzymać kadry i pokazać człowiekowi stop. Teraz trochę czasu dla siebie, dla drugiego człowieka. To bardzo takie górnolotne. Tak, tylko że to jest takie proste tak naprawdę. To znaczy mi nie chodzi o to, żeby w jakiś sposób szczególny... Właśnie ja nie chcę, żeby to było górnolotne, chcę, żeby to było proste. Chcę pokazać świat z mojego punktu widzenia, świat, w którym zwykłe rzeczy są ważne, tak? Takie super zwykłe, tak? Nie wiem, przerwa na papierosa, czy słońce, które razi. To są takie momenty, które mi się zdarzają, tak? No to są wszystko rzeczy, które ja widzę, które jakoś tam odbieram. To są momenty, które idę ulicą i myślę o jakichś zupełnie zwyczajnych rzeczach i nagle bam, po prostu widzę coś, co jest piękne, tak? Świeci słońce, widzę tęczę albo coś takiego. I to jest czarodziejskie, tak? To są jakieś takie czarodziejskie chwile w zupełnie zwykłym, współczesnym, brudnym świecie. To jest takie łapanie chwili chyba i no. Docenianie też tego, że jesteśmy tu i teraz i może być pięknie, nawet na Pradze, która przecież jest bardzo klimatyczna. Dużo by mówić o sztuce, nie będziemy już mówić. Zaprosimy wszystkich na wernisaż. Jutro godzina 19, ulica Elektoralna 12, galeria Elektor, teren zabudowany i Klaudia K. Dziękuję. Bardzo dziękuję.